Dobra, no to pomówmy w takim razie ze Stilgarem, liderem Fremenu. Hej, hej, witam moi drodzy, tutaj znowu ja, Orention. Jestem z powrotem, gramy w Dune. I cóż, na początek kwoli wyjaśnienia. Muszę coś naprawić, ponieważ w poprzednim odcinku wkradł się niewybaczalny błąd, moi drodzy. Po prostu niewybaczalny błąd. A więc chcesz udać się do miejsc bogatych w przyprawę, prawda? Zatem musimy podążać na południowy wschód. Południowy wschód. Południowy wschód. Południowy wschód. Tak, tak. Oczywiście, że mowa była o południowym zachodzie, a nie południowym wschodzie. Ja nie wiem jak do tego doszło. Naprawdę zastanawiam się, jak ja to czytałem, że cały czas z uporem maniaka widziałem północny wschód. Aj, kurczę. Wybaczcie. Spójrzmy na mapę. Ja wróciłem do tej siczy, gdzie spotkaliśmy Harach. No i cóż, ona mówiła o południowym zachodzie. Ja myślę, że my już wcześniej te sicze odkryliśmy tutaj. Także... No nie ma chyba na tą chwilę potrzeby się tam udawać. Natomiast spójrzcie, tu jest sprzęt. Gdzieś jeszcze widziałem sprzęt. Tak, tu jest żniwiarka. A tu jedna z grup nie dysponuje żniwiarką, prawda? Jeszcze spójrzmy na rozkład przyprawy. Mamy mnóstwo terenów, gdzie nic nie wiemy na temat złóż owej przyprawy. Także trzeba by było odnaleźć prospektorów i wydać im polecenia. Także znajdziemy prospektorów. Są tutaj, w siczy Kartak Tab. Więc udamy się tam orni naszym. Przeskoczymy do celu. I wejdźmy do środka oczywiście. To jest wódz prospektorów. Tak, jesteśmy poszukiwaczami przyprawy. Byliśmy już w Kartak Tabr, ale praca jest skończona, więc wydamy im rozkazy. Jesteśmy, no i dobra, jesteście poszukiwaczami. Przesuniemy was tutaj. O ile dobrze pamiętam, to 3 punkty jednorazowo można zaznaczyć prospektorom, żeby eksplorowali, szukali złóż. Tu i tu. Tak, 3 punkty. No i dobra, prospektorzy w drodze. Natomiast gdzie są... Gdzie jest ta grupa, która... Zaraz, my jesteśmy tu. Gdzie jest ta grupa niedysponująca żniwiarką? Kurczę, tutaj? Dobra. Może spójrzmy tak, tu są dwie grupy. Tak, tak, udamy się tutaj ornitopterem. Świetnie, przeskoczymy do celu. Obejrzymy mapę. Teraz tak, mój oddział oczekuje w Tuo Tabr. Dobra, czyli tej grupie zmienimy zajęcie i wydamy im polecenie: idź szukać ekwipunku. Tak, i oni powinni tę żniwiarkę stąd zabrać. Teraz spójrzmy na rozkład przyprawy i tutaj tak już, kurczę, za szczęśliwie nie jest, nie? Być może jak prospektorzy skończą tutaj pracę, okaże się, lub tutaj, okaże się, że jest więcej przyprawy, więc wtedy przesuniemy owe grupy, ową grupę jedną stąd. Tu i będzie wydobywała nam więcej przyprawy. Super. Dobra, porzućmy mapy. Porozmawiajmy z Hara. Lubisz podróżować, prawda? No lubię, a co w związku z tym? Dlaczego nie udamy się do pałacu? Odwiedziliśmy już 3 nowe osady. No dobra, w takim razie... Obejrzyjmy mapę. Pałac będzie gdzieś w tym kierunku. Udamy się tam ornitopterem. No skoro nam Garnej Helek, chyba tak się to czyta, sugeruje, abyśmy udali się do pałacu, to dlaczego nie, prawda? Zobaczmy, co tam w pałacu słychać.
co tam, Duncan? Paul, chyba nie powiedziałem ci o czerwiach. Są niebezpieczne dla wydobywających przyprawę. Właśnie, czerwie pustyni, one potrafią pożreć nawet żniwiarkę, z tego co pamiętam. Pustynne czerwie rosną do nadnaturalnych wielkości. W głębi pustyni spotyka się okazy dłuższe niż 400 metrów i są bardzo długowieczne. Atakują źródła rytmicznych wibracji. Nie zapominaj o przemieszczaniu grup fremenów w miejsca bogate w przyprawę. W tej chwili nasze zapasy przyprawy wynoszą 3330 kg. Wczoraj wydobyliśmy 860 kg przyprawy, a to jest o 80 lepiej niż dzień wcześniej. Pamiętaj, no to już znam. Okej, to idźmy dalej. Co tam, książę? I pamiętaj, że w tej chwili najważniejsze jest, by utrzymywać wydobycie przyprawy. No to wiem. I tu nasza mamusia. Och, Paul, z dziewczyną. To się musiało wydarzyć. Jest bardzo miła, ale nie pozwól jej przysłonić twoich obowiązków. No ależ oczywiście, mamusiu, nie ma problemu. Wyjdź na pustynię, stań tam na chwilę, zjednocz się z nią. Przyprawa jest wszechobecna na Dunie. To może obudzić twoje wewnętrzne potencjały. Radzę ci wybrać się tam samotnie. Okej. A spójrzmy w lustro. Spójrz w lustro. A, widzicie? Zaczynamy mieć niebieskie oczy. To się będzie pogłębiać, trochę zaspoiluję. Nie chcę kończyć. Odwróć się od lustra. Okej. Czyli mamy wyjść na pustynię. Dobra, wyjdźmy na pustynię. Zostawmy tu naszych znajomych. Zostanę tu, jeśli tak ci na tym zależy. Nie wiesz sam, czego chcesz. Chodź ze mną, zostań tu. Trochę się zdenerwowała, no trudno. Jest inaczej niż w osadach, w których byliśmy, prawda? Prawda, ale zostań. Jak sobie życzysz, Paul, zostaję tu. Okej, a my idźmy na pustynię. Okej. Myślę, że tyle wystarczy. Będziemy oczekiwać wschodu. Coś się dzieje z... W pałacu nadeszła wiadomość. Widzicie? Przez to, że Paul ma kontakt z przyprawą, zaczyna mieć jakieś takie tajemnicze wizje. Okej. Wróćmy do pałacu. Patrz, Paul wrócił. On mówi, że wiedział o komunikacie, który właśnie przyszedł. Paul. Czy nie miałeś przypadkiem wizji? Właśnie, mamusiu, miałem wizję. Coś jest tu dla mnie niezrozumiałe. Skąd on to wiedział? Cóż, przyjdź do mnie później, Paul. Wyjaśnię ci to. Mam do was prośbę. Chodźmy wszyscy na balkon. Chciałbym z wami pomówić. Rozejrzyjcie się dobrze dookoła. Powiedzcie, co widzicie? Widzę wydmy? Doskonale, Duncan, wydmy. Dzięki dyplomatycznym zabiegom Paula możemy tu pozostać. Możemy liczyć na pomoc naszych fremeńskich przyjaciół, czego dowodem jest obecność Hara wśród nas. Stare fremeńskie proroctwo mówi, że przybędzie człowiek i przyniesie szczęście swoim ludziom. Jestem pewna, że Paul jest tym jedynym. Paul odwiedził 12 osad i 5 grup jest po naszej stronie. Zrobiłeś kawał dobrej roboty, Paul. Garney, czy moment... Gdzie jest Garney? Czy ktokolwiek go widział? Och, Paul, wyczuwam w tobie moc. Czyżby był tym jedynym? Wierz mi, Paul, wyczuwam, że twoje moce powiększyły się. Możesz się teraz komunikować z fremenami na większe odległości. Właśnie, to już w którymś odcinku mówiłem. Czy zdajesz sobie sprawę ze znaczenia zmian, które zachodzą w tobie?
od twojego wyjścia na pustynię? Jesteś teraz w stanie kontaktować się z Fremenami na pewną odległość. Będzie się ona powiększała wraz z doświadczeniem. Co do wizji. Ze względu na wszechobecność przyprawy będziesz miał nieoczekiwane wizje, zdarzeń, miejsc, od których jesteś daleko. Super. A co książę? Garnej Halek znikł. Był w pałacu chwilę temu, ale nikt go więcej nie widział. Spróbuj znaleźć Garneya z twoją matką. Okej. Czy widziałeś już komunikat? Za chwilę zobaczę. Dobrze, także pomówmy jeszcze z Jessicą. Zastanawiam się, gdzie może być Garney. Chodź ze mną. Spróbujmy znaleźć Garneya. Nie czuję nic specjalnego w tym pomieszczeniu. Okej. To chodźmy tutaj. Nie czuję nic specjalnego w tym pomieszczeniu. Właśnie znalazłam ukryte drzwi. Tu, po prawej. Okej. Jest Garney. Garney. Drzwi za tobą, pułapka. Powiedz ojcu. Pułapka, tutaj. Dobra, powiedzmy zatem ojcu. Chcę zostać tu z Garneyem. Dobrze, spróbuję postawić Garneya na nogi. Świetnie, a my powiedzmy ojcu o tej pułapce. Co? Garney Holek nieprzytomny? Ten pałac jest pełen pułapek. Ach, karkanonowie zapłacą mi za to. Idź i poznaj Tafira Hałata. Tafir Hałat. Dobra, przypominam sobie, naszego doradcę. Właśnie skończył poszukiwania innych pułapek. Znajdziesz go w pokoju komunikacyjnym. Czy widziałeś już komunikat? No i świetnie, czyli akurat, nie? Pójdziemy do pokoju komunikacyjnego, porozmawiamy z Hałat. Paul, miło cię znów widzieć. Książę prosił mnie, bym ci pomógł. Jako doradca przeanalizuję naszą sytuację strategiczną w stosunku do naszych wrogów Harkonnenu. Och ta, wyszukiwanie pułapek jest moją specjalnością, ale niestety musiałem przeoczyć tą, o której mówisz. Przyjrzyjmy się jej. Obejrzyj komunikat, zanim zajmiesz się czymkolwiek innym. Nowe komunikaty, okej. Od cesarza Shaddama IV, czyli najprawdopodobniej cesarz będzie domagał się przyprawy. Żądam ładunku 920 kg przyprawy na dzisiaj. O. Paul, miło ci znów widzieć. Poczekaj, bo ja tobie zaproponuję, żebyś poszedł ze mną. Okej, chodźmy. Garney już stoi. Próbowałem otworzyć te drzwi za tobą. To wszystko, co pamiętam. Garney odzyskał przytomność. To akurat widzę. Nie ruszaj tych drzwi, czuję pułapkę. Okej, to porozmawiajmy z Hałatem. Chodźmy się przyjrzeć tym drzwiom z pułapką. No kurczę. To dziwne. Pułapka była łatwa, aha. Okej. Pułapka była łatwa do wykrycia. Już ją nie szkodliwiłem. Za tymi drzwiami jest arsenał. Wejdźmy do arsenału. Muszę z tobą porozmawiać. Okej. Wow. Mamy tutaj wartownika już. Niezły arsenał, w rzeczy samej. Rozkazałem temu mężczyźnie, by pilnował drzwi. Czy myślałeś o użyciu Fremenów przeciwko Harkonnenom? Wydobycie przyprawy jest ważne, inaczej cesarz odwoła nas z Duny. Ale Harkonnenowie są tu, na tej planecie i kontrolują prawie 1/4 Duny. Prędzej czy później obrócą się przeciwko nam.
Musimy być gotowi do ewentualnej walki z nimi. Paul, posłuchaj mnie. Sądzę, że Fremeni mogliby być bardzo dobrymi wojownikami dla nas. Jeśli miałbyś ich przywódcę po swojej stronie, człowieka szanowanego przez wszystkich, popytaj Fremenów, których znasz, nie wyłączając Hara. Rób, jak uznasz za stosowne, ale przyprowadź tu przywódcę Fremenów. Jestem pewien, że jest ktoś taki, gdzieś na tej planecie. Okej. Dobrze, znajdźmy zatem Hara. A może on by tutaj został? Zostań. Jak sobie życzysz, Paul, zostanę. Gdzie może być Hara? A, jeszcze porozmawiajmy z Idaho i wyślijmy cesarzowi ten żądany transport przyprawy, żeby się nie zdenerwował. W tej chwili nasze zapasy wynoszą ponad 4000 kilo, a on żądał 920. Cesarz prosił o wysłanie przyprawy, nieprawdaż? Prawdaż. Możemy mu wysłać tyle, o ile prosił, ponieważ nasze zapasy wynoszą 4240 kg. Dobrze, wyślemy mu. Dobrze, Paul. Od razu chodźmy do pokoju komunikacyjnego, żeby przesłać to cesarzowi. Dobrze, chodźmy. No i cóż. No, wysłaliśmy. A kurczę, jak pomknęła rakieta z przyprawą. Ładunek został wysłany. Zaczekajmy na reakcję cesarza. Nie musimy się bać. Wysłaliśmy to, o co prosił. A, odpowiedź właśnie nadeszła. Zobaczmy ten komunikat. Nowe komunikaty. Cesarz Shaddam IV. Wysłałeś tyle przyprawy, ile chciałem. Dobrze. Następnej przesyłki spodziewam się za 5 dni, licząc od teraz. Super. Z tego co pamiętam, to cesarz będzie żądał coraz większej ilości przyprawy, więc będziemy musieli się mocno starać, żeby zaspokoić jego potrzeby. W tej chwili nasze zapasy przyprawy wynoszą 3400 kg. No dobra. On już tutaj został, niech sobie tam będzie, a my poszukajmy tej Hara. Może jest na balkonie? Jest, świetnie. Słyszałem o pewnym człowieku, wielkim Fremenie. Nie pamiętam jego imienia. Myślę, moi drodzy, że poprosimy ją, żeby poszła ze mną. Nadal mam ochotę iść z tobą. Dobra. Czyli co? Sądzę, że podobał ci się widok. Czyli co? Polecimy po siczach, tam gdzie są grupy fremeńskie. I poszukamy informacji na temat tego takiego wodza Fremenu. Bo nic innego nam nie pozostało tutaj, w tej chwili. Weźmy Orni. Kurczę, nie pamiętam, gdzie są te grupy. Czekajcie, może obejrzymy mapę. Tu jest grupa. Udajmy się tam ornitopterem. Bo nie pamiętam, czy je poprzesuwałem już teraz. Wiecie, jak jest. Wiecie, jak jest. Mój oddział oczekuje w kartach aktualnie w dobycie przyprawy. Motywacja. Obecny poziom. Harkonneni są w pobliżu. To niedobrze, że są w pobliżu. Tutaj są chyba prospektorzy. Tak, zakończyli pracę, wydaje mi się. Ja nie wiem. Aha, tu powinni być. Ale dlaczego ta grupa tu nie pracuje? Przemieśćmy się tam. Przeskoczymy do celu. Czy ty jesteś Paul Atreida? Głos z innego świata? Pracuj dla mnie. Tak, zgadzam się, aby moje oddziały pracowały dla ciebie. No zobaczcie, przeoczyłem to czy jak? O, przepraszam, bo trzeba wydać im rozkazy.
Mój oddział jest w kartach TAR. Czeka na rozkazy. Wybierz zajęcie. Specjalność przyprawa. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do produkcji przyprawy. Spróbujemy się nauczyć. Okej. A powiesz nam mi coś? Motywacja. Tego się właśnie spodziewałem. Tak, znam wielkiego Fremena. To Stilgar. My wszyscy go szanujemy. Harkonnenowie są niedaleko stąd. Okej. Może Harak nam coś powie? Ach tak! Stilgar! Wiem, gdzie się urodził. Mogę cię tam zaprowadzić. Spójrz na mapę. Daleko na zachód. Żebym się znowu, kurczę, tu nie zamotał. Daleko na zachód od pałacu właśnie zauważyłam sicz. Stilgar nie może być daleko stamtąd. Okej. Obejrzyj mapę. Daleko na zachód od pałacu. Okej. Weź ornitopter. Na zachód od pałacu. Dobrze, a jest sicz. Dobra, lecimy do tej siczy. No już trochę nie pamiętam. Znaczy, tak naprawdę to dużo nie pamiętam, moi drodzy, z tej gry, ale jakoś idzie na razie. Dobra, skaczemy do celu. Ups. Czyżby wizja kolejna? Skończyliśmy przeszukiwać teren wokół Tuanotin. Super. Mogę się z wami skontaktować aż na taką odległość? Za daleko na kontakt mentalny. No dobrze, w takim razie, na razie wejdziemy tutaj do siczy, ale nikogo nie ma. Stąd, aby odnaleźć Stilgara, musicie podróżować na północny zachód. Północny zachód, moi drodzy, nie pomyliłem się. Północny zachód. Północny zachód będzie w tym kierunku. No to lećmy. Nie wiem, czy Garney by nam się tutaj nie przydał. On dostrzega te wszystkie jakieś nowe osady w naszym pobliżu. Jeżeli nic nie znajdziemy, to wówczas wrócimy po Garneya, ale zanim wrócimy po Garneya, to jeszcze wydamy prospektorom rozkazy. No niestety, dobra. Nie będziemy tutaj dłużej się męczyć. Powrót do startu. Obejrzymy mapę. Znajdziemy prospektorów. I udamy się tam ornitopterem. Kurczę, tutaj była żniwiarka, prawda? A nikt jej chyba nie używał. Jesteśmy poszukiwaczami przyprawy. Dobra, wydam wam rozkazy. Przesuń grupę. Tutaj, tutaj i tutaj. Okej. Właśnie, jest żniwiarka. Ale nie mamy żadnej grupy Fremenów, którą moglibyśmy wysłać tutaj, nie? Rozkład przyprawy. Brak grup. Czy tu są dwie grupy i tu byśmy się udali. Ponieważ już tej przyprawy jest niewiele. Złoża się wyczerpują w tym miejscu. Wejdziemy do siczy. Albo dobra, obejrzymy mapę. Jedną z grup przesuniemy tutaj, bo tutaj zobaczcie, jak jest, kurczę, dużo przyprawy. Okej. Świetnie, świetnie, po prostu świetnie. Tuano Clam. Wyśmienicie.
Dobra, czyli teraz wrócimy do pałacu w takim układzie i zabierzemy ze sobą Garneya Haleka, żeby pomógł nam szukać tego Stilgara całego. On był tutaj. Ten arsenał bardzo mnie interesuje. Nie zapominaj, że jestem specjalistą od treningu w walce. Ciebie także uczyłem. Okej, chodź ze mną. Dobrze, ale tylko po to, żeby pójść do arsenału. No to ciekawe. Ten arsenał bardzo mnie interesuje. Jako głównodowodzący armią jestem bardzo zainteresowany bronią znajdującą się tutaj. To mi może coś podsunąć. Jak powinniśmy tu walczyć? Tufir miał rację, musimy być gotowi. I ja także chcę coś w tym kierunku uczynić. W tej chwili pozostanę tu, ale już niedługo będę mógł zacząć uczyć Fremenów, jak walczyć z Harkonnenami. A, super. No dobra, no to... Zostaniesz tutaj? Nie, chcę tu zostać i obejrzeć ten arsenał. Dobrze. Bosko. No kurczę, czyli jednak nie. No, niedobrze. Że polećmy do tej siczy. O! Nie mogę się tam stąd udać. Spójrz na mapę. Daleko na zachód od pałacu właśnie zauważyłam sicz. Dobra, przestań mówić. Okej, no to wróćmy do tej siczy w ten sposób. Może trzeba bardziej na północ niż na zachód. Okej, znowu wizja. Czerw pokonał żniwiarkę w Tuanotabr. O kurczę. Czerw nam zeżar żniwiarkę, moi drodzy. Dobrze. Tuanotabr. Gdzie to było? Nie, musimy w tym kierunku. Rozkład przyprawy. O, proszę. Zupełnie jak gdzie indziej jestem. Za daleko. To jest chyba Tuanotabr. No i pozostali, kurczę, bez żniwiarki. Niedobrze. Weź ornitopter. No trudno. Tak się zdarza w tej grze, że czerw potrafi pożreć żniwiarkę. W tym razie nie wiem. Może spróbujmy tak. Do granicy skał. Okej, spróbujmy teraz. Może Harak nam coś pomoże tutaj. Odnaleźć. Tą sicz. Znaczy, no nie tyle sicz, co Stilgara, tego przywódcę Fremenów. Jest! To wygląda jak osada tam na prawo. Super. A, jest Stilgar. Najpierw pomówmy z Fremenem. Spostrzegliśmy cię przybywającego z poprzedniej osady. Pracuj dla mnie. Pracować dla ciebie? Nie widzę powodu. Ty. Dobra, no to pomówmy w takim razie ze Stilgarem, liderem Fremenu. Tyś jest Pol Atryda, syn księcia Aleto Atrydy. Przybyłeś, by pomóc naszym ludziom. Takie postępowanie dobrze świadczy o tobie. Rzadko spotyka się ludzi takich jak ty. Zasłużyłeś na nasze zainteresowanie. Jeszcze coś? Nic, może teraz będzie chciał pracować. Pracuj. Nie? Ożeż ty. Dobra, Stilgar, w takim razie chodź ze mną. Licząc siły, to przez brak diakrytyku, wybaczcie. Łącząc siły, zwiększamy nasze szanse na pokonanie Harkonnenu. Nadaliśmy ci imię Muad'Dib. Tak nazywa się... Łańcuch górski na drugim księżycu Djuny. Niech twoja woda zmiesza się z naszą wodą. A, wierzę w ciebie, Muad'Dib.
Jeżeli chcemy mieć jakieś szanse w walce z Harkonnenami, musi nas być więcej. Fremeni powinni się zjednoczyć we wspólnej sprawie. Jak najwięcej Fremenów. Oczywiście znam bardzo dużo... Oczywiście znam bardzo dobrze osady w pobliżu... Dlaczego nie spróbujemy iść tam razem? Chętnie zobaczyłbym się także z księciem i twoją matką. Ludzie dużo mówią o niej. Dobra, jedzie z nami. Okej, czyli wrócimy chyba do pałacu i porozmawiamy z... bo on chciał porozmawiać z matką i z księciem. Tak, wierzę ci, Mładi. Ja i moi ludzie jesteśmy gotowi ci pomóc. Specjalność przyprawa. Teren musi być przeszukany pod kątem występowania przyprawy, zanim zaczniemy ją wydobywać. Okej. Koniec rozkazów. Jeszcze spójrzmy na mapę. Znajdźmy prospektorów. Polećmy tutaj. Polećmy tutaj. Fremen. Osada. Och, Mwandi, możesz teraz kontaktować się z nami na odległość. Wspaniale. Jesteśmy poszukiwaczami. 3/4 terenu zostało przeszukane. Piaski wokół są niesłychanie bogate w przyprawę. Czy mam powtórzyć, Mwandi? Okej, czyli... Myślę, że jeszcze zostawię ich w spokoju. Udamy się do pałacu w takim razie. Jestem tu. Pałac powinien być w tym kierunku, tak? Rozkład przyprawy. Będzie wygodniej. Dobra, pałac jest tutaj. Okej, udamy się tam ornitopterem. No dobra. Kolejna wizja. Skończyliśmy przeszukiwać teren, bo jajku, tak teraz. Dobra, w takim razie zobaczę, może będę mógł już nawiązać z nimi kontakt na odległość. Są ci prospektorzy? Tu chyba, tak? Anuluj. Znajdź prospektorów. Za daleko na kontakt mentalny. Kurde, szkoda. Szkoda. Ale okej, moi drodzy. Dobra, jakoś idzie. Coraz bardziej się wciągam w tą grę. No i cóż. Coraz bardziej mi się podoba. Mam nadzieję, że wam też. Trochę się motam, ale tak to jest. Dawno nie grałem w tę grę, ale wydaje mi się, że może się podobać. No i cóż. Dziękuję wam za poświęcony czas. Ja tu zakończę ten odcinek. Dzięki wam za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki, zapraszam do innych gameplayów, a tymczasem do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.